Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, przykłady zwycięstwa. Jak zauważyliśmy, Biblia wskazuje nam nadzieję i obietnicę zwycięstwa, jakie może odnieść chrześcijanin. Ponadto w Piśmie Świętym są opisane rzeczywiste przykłady zwycięstw odnoszonych przez chrześcijan. Zaczniemy od przykładu służby pierwszych uczniów wysłanych przez Jezusa. Przeczytaj Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza. Zastanów się, co mieli czynić ci ludzie. Jak mamy rozumieć te wersety w kontekście wielkiego boju? Co one mówią nam, powołanym do głoszenia światu Ewangelii Jezusa? Pierwsza Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, od 1 do 8. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkariot, ten, który go też zdradził. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ewangelia Marka, 6 rozdział. Marka, 6 rozdział, 7 wiersz. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. 12-13. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 1-2. Zwłaszcza 12 dał im moc i władzę nad wszelkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. 10 rozdział, werset od 1 do 20. Potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniw, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i kogo w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój domowi twemu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz. A jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest, godzin bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nich chorych, i mówcie do nich: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i powiedzcie: nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was, lecz wiecie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydomie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w wążej popiele siedząc pokutowały. To też lżej będzie Tyrowi i synowi Sydonowi na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarneo, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie, aż do piekła stąpisz. A kto was słucha, mnie słucha.
a kto wami gardzi? Mną gardzi. A kto mną gardzi? Gardzi tym, który mnie posłał. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. I rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto daję wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż demony są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ciekawe, że gdy Chrystus wysłał 12, by zwiastowali dobrą nowinę o nadejściu Królestwa Bożego, uznał za właściwe udzielić im władzę nad demonami, nieczystymi duchami. Nie powinno nas to dziwić, gdyż właściwie głoszenie Ewangelii siłą rzeczy demaskuje demoniczne moce. W miarę rozwoju ewangelizacji należało się spodziewać manifestacji złych mocy, tak więc 12 apostołów otrzymało władzę nad nimi. Gdy głosili dobrą nowinę, z pewnością spotykali się z przejawami obecności złych duchów i nieraz zdarzyło im się wyrzucać demony, uwalniając ludzi od demonicznej kontroli. Z ewangelicznego tekstu nie wynika, by Jezus wysłał 72 kolejnych własnych ewangelistom bezpośrednie polecenie wyrzucenia demonów. Jednak właśnie ten aspekt misji wywołał największą ekscytację owych 72 uczniów. Z radością opowiadali oni, że gdy głosili Ewangelię o Królestwie Bożym, demony były im poddane. Oczywiście rozumieli, że to moc Jezusa działała przez nich i dawała im możliwość wyrzucania demonów. Choć można dyskutować nad współczesnym znaczeniem tych fragmentów Ewangelii, ważne jest, że jako chrześcijanie powinni powołani do głoszenia dobrej nowiny światu, mamy w Chrystusie moc, by to uczynić. Przeczytaj Łukasz 10:20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Jak ważne posłanie dla nas jest zawarte w tych słowach Zbawiciela. Jak jego odpowiedź wskazuje nam, co jest najważniejsze w naszym życiu. Jak możemy się upewnić, że mamy właściwy priorytet. Dziękuję bardzo.